W RMF FM i na RMF24.pl rzecznik rządu Rafał Bochenek. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie państwa. Czy rząd zdołał wreszcie wyprodukować jakąś odpowiedź dla Komisji Europejskiej? To wszystko zależy tak naprawdę, ponieważ jak pan doskonale wie, od wielu tygodni trwają prace w polskim parlamencie i czekamy na bardziej zaawansowany etap tych prac i wtedy to będziemy wszystko chcieli wiemy, ale przedstawić efekt. Północ minęła dokładnie 8 godzin i 2 minuty temu, a wraz z nią termin, który Komisja Europejska dawała polskiemu rządowi na odpowiedź w sprawie tej krytycznej opinii na temat polskiej praworządności. Jest ta odpowiedź, czy nie ma, panie rzeczniku, prosta odpowiedź? Naprawdę, panie redaktorze, nie demonizowałbym tego terminu, który został nam przydzielony przez Komisję Europejską w tym piśmie, które zostało do nas skierowane, ponieważ nie jest to pismo, tak jak niektórzy przedstawiciele opinii publicznej chcą wmówić Polakom w ramach procedury praworządności. To jest klasyczne pismo robocze. Termin, który został w tym piśmie wyznaczony, to termin techniczny. Czyli rozumiem, że to nie jest termin, którego rząd uznaje, swobodę, że powinien się go bardzo intensywnie trzymać. Mamy pewną swobodę. Poza tym też trzeba wziąć pod uwagę, że te wszelkie działania, które są wobec polskiego rządu podejmowane, są podejmowane w oparciu o komunikat wewnętrzny komisji, który nie jest dokumentem wiążącym dla państwa polskiego. Ale na proste pytanie, czy ta odpowiedź została wysłana, odpowiada pan? Nie, odpowiedź nie została wysłana. Przedstawimy na pewno pewne informacje, dane dotyczące stanu zaawansowania prac, jeżeli oczywiście one będą dalej postępowały w polskim parlamencie, a tak będzie, ponieważ jak pan również wie, będzie powołana podkomisja, która ma zająć się trzema projektami ustaw, które tak jest, wpłynęły to wiemy, ale ze strony PSR-u, KOD-u i na Prawa kolejne i proste pytanie, czy w ogóle ta opinia, czy w ogóle ta odpowiedź na opinię Komisji Europejskiej zostanie kiedyś wysłana? Odpowiada pan? Przedstawimy pewne informacje a propos dotyczące stanu zaawansowania pracy w polskim parlamencie. Wie pan, to nie jest tak, bo ja rozumiem, że oczywiście wszyscy podgrzewają atmosferę, że powinniśmy się odnieść do tego dokumentu, ale Tego wymaga też kultura osobista. Pewnie, Komisja Europejska tak przesyła list, warto na niego odpowiedzieć. I pewnie tak też zrobimy. My tego się ale absolutnie pewnie, nie wiemy. My na pewno tak zrobimy. Odniesiemy się wielokrotnie. To jest konkret. Wielokrotnie liczne pisma wysyłaliśmy. Przedstawialiśmy informacje na temat procesów toczących się w związku z Trybunałem w polskim parlamencie i tak też będzie w tej sytuacji. Tylko nie sztuka przerzucać się pismami. Ja wiem, że Unia Europejska to bardzo lubi. Komisja Europejska bardzo lubi wymieniać się różnymi pismami, prowadzić jakieś szczegółowe rozliczenia buchalterią. Dla nas liczy się konkret. Myślę, że wspólnie z Komisją Europejską stoimy na stanowisku, aby dojść do wspólnego celu, jakim jest osiągnięcie kompromisu wokół Trybunału Konstytucyjnego. A czy panie rzeczniku, w ogóle ktoś tę opinię Komisji Europejskiej przeczytał? Tak, były osoby, które zapoznawały się z treścią tej opinii. Bo w tym studiu była Beata Kempa, powiedziała, nie widziałam. Był potem Witold Waszczykowski, szef MSZ-u, powiedział, no gdzieś mi ta opinia przemknęła, ale bardzo pobieżnie się z nią zapoznałem. Kto ją przeczytał? Panie redaktorze, no są osoby w tym państwie, które do tego zostały uprawnione. Na pewno pani premier, na pewno przedstawiciele resortu spraw zagranicznych, ale jest to niezwykle wąska. Niezwykle jest to wąska grupa z uwagi na to, że sam pan Timmermans prosił, aby ta opinia była poufna i aby nie przedstawiać. I to jest właśnie dyskusja. Ryszard Petru wyszedł po spotkaniu z Timmermansem, mówi, Timmermans powiedział mi, że nigdy nie prosiłby rząd tę opinię ukrywał. To może ją opublikujcie po prostu. Nie, ja akurat sam byłem świadkiem rozmowy, w której pan Timmermans poprosił, aby ta opinia jednak mimo wszystko była poufna. Wręcz pani premier wyraziła się sceptycznie i powiedziała, no wie pan, no, my mamy średnie doświadczenia, jeśli chodzi o poufność w zakresie działania Komisji Europejskiej, ponieważ nieraz dokumenty wyciekały chociażby do prasy. Natomiast pan Timmermans powiedział, że dotrzyma słowa w tym względzie. Ale i z jego strony na pewno treść tej opinii, tego dokumentu nie wycieknie. Ale czy na tym dokumencie jest jakaś klasyfikacja? Top secret? Confidential? Ja akurat tego dokumentu nie czytałem. Czy my uznajemy cały czas, że to jest normalny dialog, jaki prowadzi polski rząd z Komisją Europejską, czy uznajemy, że wyszliśmy już z procedury normalnego dialogu i na przykład zaczynamy myśleć o skardze do Trybunału Sprawiedliwości? Nie, my cały czas rozmawiamy z Komisją Europejską i zależy nam na tym, abyśmy te relacje mieli jak najlepsze. Ja wiem, że to nie jest po nosie niektórym liderom opozycji, którzy najchętniej chcieliby nas skonfliktować, natomiast jeszcze raz powtarzam, że Nie powtarzać. Rozumiem, że normalny dialog. Ten sam. Komisja Europejska i rząd polski chce rozwiązać ten problem, aczkolwiek klucze do rozwiązania tego problemu leżą w polskim parlamencie, również po stronie opozycji, Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, które mówi, nie bardzo chcą się włączyć w proces wypracowywania kompromisu. Czyli jak ktoś mówi, że to jest szykana ingerencja w wewnętrzne sprawy Polski, to się myli.
To znaczy, jest to pewne nadużycie ze strony Komisji Europejskiej, że takie działania są podejmowane, ponieważ z traktatów wynika chociażby zasada przyznanych kompetencji i organy Unii Europejskiej powinny postępować w oparciu o te kompetencje, które zostały przekazane im na bazie traktatów. I stąd pytanie? Natomiast to, co teraz robi Komisja Europejska wobec rządu polskiego, wobec polskiego państwa, no niestety nie jest umocowane w żaden sposób w traktatach. Dlatego to budzi tak wiele wątpliwości. Nie i tylko stąd pytanie, czy będzie skarga do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Będzie czy nie? Nie ma takiej decyzji w tym momencie. Jeżeli taka decyzja będzie, to oczywiście będę o tym państwa informował, ale my nie chcemy w żaden sposób naruszać wzajemnego zaufania tych dobrych relacji, które mimo wszystko nas z Komisją Europejską wiążą i liczymy na to, naprawdę że Komisja... Naprawdę wiążą nas, tak? Cały czas dobre relacje? Myślę, że tak. No, jeżeli dwie strony ze sobą poważne mają, oświadczenie polityczne. Mają wolę ze sobą rozmawiać i spotykają się również, ponieważ takie spotkanie w Warszawie było pana Timmermansa, pani premier, również innych przedstawicieli władz polskich. Wobec tego nie dopatrywałbym się w tym jakichś złych intencji. Myślę, że zarówno Komisji Europejskiej i rządowi polskiemu zależy na tym samym. Zakończmy spór o Trybunał i to jest apel, myślę, że nasz wspólny do polityków Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej, aby włączyli się w to, co dzieje się w parlamencie. Panie rzeczniku, wybrany głosami... To się dzieje, panie redaktorze. Tak, wybrany głosami PiSu sędzia Trybunału Konstytucyjnego ogłasza orzeczenie, mówi, to rozstrzygnięcie ma charakter wyroku zgodnie z przepisem Konstytucji, orzeczenia Trybunału podlegają publikacji. Bolesna to jest dla rządu konstatacja. Nie, ale jakby pan przeczytał w całości wypowiedź pana sędziego Pszczółkowskiego, powiedział również, że obowiązuje ustawa grudniowa, a to, ale zgodnie że, z ustawą grudniową, to on w ogóle nie powinien się zajmować tą sprawą, którą się zajmował, a przewodniczył składowi orzekającemu. To jest, jest pewna sprzeczność w tej jego wypowiedzi, dlatego ja też właśnie do końca może jej nie rozumiem. Natomiast a ja myślę, znaczy, ale wczytywałem się, ponieważ przeczytałem całą wypowiedź sędziego Pszczółkowskiego i myślę, że to, co najbardziej z niej wybrzmiewa, to przede wszystkim to, że no, prezes Rzepliński jako jego przełożony wyznaczył go do składu orzekającego. Mógł odmówić. Trzymając się ustawy grudniowej. Ale wie pan, no to się też wiąże z tym, że potem ewentualnie mogłyby być wyciągnięte pewne konsekwencje wobec niego. No, różnie to bywa, prawda? Jak szef jest sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest powszechnie znany. Myślę, że w tej wypowiedzi przede wszystkim sędzia Pszczółkowski zaakcentował to, że jest pracownikiem Trybunału i jego rolą jest wydawanie orzeczeń. No i mówi, że to są wyroki i że trzeba je publikować. Aczkolwiek, jak pan przeczyta... I ty, Brutusie, przeciwko mnie. No. Nie, absolutnie nie. Jak pan przeczyta do końca tę jego wypowiedź, to zobaczy pan, że również powiedział, że ustawa grudniowa obowiązuje i w oparciu o tę ustawę Trybunał powinien działać. A ale gdyby działał w oparciu o tę ustawę, to sędzia Pszczółkowski powinien odmówić rozpatrywania tej sprawy, którą rozpatrywał przedwczoraj. A stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w związku z tym, że nie zostało opublikowane 9 marca, no nie jest wiążące. Rozumiem, i z tym, nie zmienia tutaj, to słodkiej jest, pewności rządu, że orzeczeń publikować zgoda nie należy. Wszystkie orzeczenia, które będą zapadały zgodnie z przepisami ustawy, będą publikowane, no panie redaktorze. Pszczółkowski mówi, że to właśnie zapadło zgodnie z przepisami ustawy, nie, no właśnie wobec czego nie jest wyrokiem. Właśnie tego nie powiedział. Właśnie to tego rozstrzygnięcie nie powiedział ma charakter wyroku, nie opinii, nie grupy kolesi, ale wyroku. Ale powiedział dalej, że powinien jako prawnik, kierując się swoim instynktem prawniczym, ja również jestem prawnikiem, opierać się na ustawie obowiązującej. A ustawą obowiązującą jest ustawa, która została uchwalona w grudniu, pod koniec grudnia zeszłego roku. Czy polscy żołnierze będą się ścierać zbrojnie z państwem islamskim? Panie redaktorze, no, nie chciałbym jakby wnikać w szczegóły akurat, ponieważ ja rozumiem, że pan się odnosi do wypowiedzi ministra obrony narodowej. Na Bliski Wschód ma trafić w sumie 210 żołnierzy. Przeczytałem wczoraj wypowiedź ministra Macierewicza. Tutaj jeszcze trwają pewne uzgodnienia. Jest oczywiście podejmowana pewna koalicja międzynarodowa przeciwko państwu islamskiemu. Zobaczymy, jakie ostateczne decyzje zapadną. Są oczywiście takie zamiary, ponieważ jako sojusznik NATO jesteśmy zobligowani do pewnych działań. Aczkolwiek, tak jak mówię, jeżeli będą już konkretne decyzje i wyślemy rzeczywiście żołnierzy, na pewno będę chciał państwa poinformować. A nie ma konkretnych decyzji? Nie ma wniosku do prezydenta o użycie polskich sił poza granicami kraju? Jeżeli taki wniosek będzie, to przekażę taką informację. Wnioski takie. Jeden dotyczący lotników, drugi w sprawie wojsk specjalnych zostały skierowane do prezydenta Andrzeja Dudy przez premier Beatę Szydło. Czytam wypowiedź szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ja na tą chwilę nie mam takiej informacji. Być może dzisiaj to nastąpi. Być może to jest zapowiedź. Być może jest to zapowiedź działań, które dzisiaj na przykład nastąpią. Wczoraj depesza 18.31 Polskiej Agencji Prasowej, zdaje się. Akurat nie znam tej depeszy. Jeżeli takie działania będą podejmowane, dzisiaj być może takie decyzje zapadną z punktu widzenia formalnego, to wtedy na pewno państwu przekażę taką informację. Aczkolwiek, tak jak mówię, pewne działania w ramach koalicji skierowanej przeciwko państwu islamskiemu będą podejmowane przez NATO. Wielokrotnie to było zapowiadane. W jakim zakresie Polska się włączy, przekonamy się o tym już wkrótce. Wydaje mi się, że te decyzje już zapadły, no ale rozumiem, że pan o tym wniosku do Beaty Szydło, do prezydenta Dudy nic nie wie. Jeżeli będą takie decyzje,
poinformuję. Dziękuję bardzo. Rafał Bochenek był gościem kontrwywiadu. Dziękuję.